Witam, przedstawiam rower Specialized Rockhopper Pro z roku 2018 w rozmiarze L i super żarówiastym kolorze Satin Rocket Red. Pro był najwyższą wersją w tamtym czasie, kosztował ponad 5000 zł i występował w dwóch kolorach. Jeśli interesują Cię też inne wersje i roczniki Rockhopperów, to linki do nich znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Modele z 2018 jako pierwsze posiadały wewnętrzne prowadzenie pancerzy i to uznam za plus. Jest proste, ładne, bardzo minimalistyczne i raczej nie ma z nim problemów. Kolejną zaletą jest to, że rama posiada zwężaną główkę taper z w pełni zintegrowanymi sterami i jest wykonana z aluminium A1 SL, czyli jej rurki są cieniowane. Klasycznie dla rockhopperów kierownica, chwyty, mostek, siodło, sztyca, koła, opony i korba są produktami Speca obrandowanymi przez markę Stout. Miłym akcentem jest też to, że dalej można znaleźć tu łatwy w serwisie, zewnętrzny, wkręcany suport, w tym przypadku wymieniony już na porządne XT. Niestety, mimo wysokiej ceny katalogowej, wkradły się tu pewne oszczędności. Bo owszem, manetki to Shimano Deore, a przerzutka to solidny SLX ze sprzęgłem, ale kaseta pochodzi od Sunrace'a. Na szczęście jest już zastąpiona przez SRAMA. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji kanału, która pomaga w jego rozwoju i motywuje do tworzenia nowych filmów. Hydrauliczne hamulce Altus to również prawie najniższa półka i nie zachwycają swoją skutecznością. Nie ma tu też amortyzatora od RockShoxa, zainstalowano za to Manitou Mark Hora, chociaż niektórzy mogą uznać to za zaletę. Ten rower od serii różni się jeszcze napędem, który zmieniono na 1:10. W oryginale były tu dwa blaty. Teraz jest pojedyncza zębatka Narrow White Decas, którą sam stosuję i polecam. Z tyłu seryjnego Ground Control zastąpił szwalbę Thunderbird z mieszanką Adix Speed, która jest chyba nawet szybsza niż moje ulubione Race Kingi. W tej konfiguracji Spec waży mniej niż 12 kg, co moim zdaniem jest świetną wagą. Rockhopper to fajny rower i jak widać mimo upływu ponad 5 lat i trzykrotnej zmiany właściciela, nadal prezentuje się nieźle. Uważam, że jest to bardzo dobra propozycja na taki uniwersalny rower do codziennej jazdy, nadający się nawet na dłuższe wycieczki. Jest solidny, trwały, lekki, ładnie wygląda i jest pozbawiony wielu rzeczy, które w nowych rowerach utrudniają życie, jak suport Pressfit, pancerze idące przez główkę ramy lub dziwne rozstawy piast. Dzięki temu jego serwis jest prosty, szybki i w miarę tani. A już niebawem pojawią się filmy z kolejnymi generacjami Skalnego Skoczka, na które serdecznie zapraszam. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, to pisz śmiało w komentarzach. Cześć!